Witam Was wszystkich. Obecnie wróciłem ze wschodu Polski, tak inaczej mówiąc Podlasia. No i powiem Wam szczerze, że tam czasem znaczy było słuchać jakieś huki, coś tam się dzieje. Chociaż od granicy byłem oddalony 43 plus minus 2 km, to jednak było słychać coś tam w nocy, jakieś huki. No, ale to mniejsza z tym. Powiem Wam tak. Czy obserwowałem sytuację na Bliskim Wschodzie, że w nocy z nie wiem 11, 12, 13 i 14, no tak plus minus, no, Iran dronami najechał Izrael, tam się zaczęli tłuc, wymiana ognia i tak dalej, ale nie o to chodzi. Jak ktoś się zapyta, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o ropę, o zasoby różnego rodzaju metali i ziem rzadkich, takich jak m.in. molibden, miedź, srebro, jakby inaczej nie mówić, neodym, który jest bardzo ważnym składnikiem smartfonów, między innymi, a także wszelkiego rodzaju właśnie zasoby potrzebne do wytwarzania baterii, jak lit, kobalt. Tak, lit, główny składnik baterii obecnie litowo-polimerowych i chociaż innych różnych rodzajów. Powiem Wam szczerze, już nawet macham ręką, tam Afryka, wydobywanie w nielegalnych kopalniach przez dzieci, kobiety w ciąży, starców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wiadomo, każdy, cały świat wie, co tam się dzieje. Ja wielokrotnie udostępniałem na swoim Facebooku, profilu facebookowym, filmy o prawdziwym obliczu Afryki, żarówkowi ściemniacze i tak dalej, i tak dalej. I co? I dupa. Powiem Wam szczerze. No co z tego, że każdy lajka tam walnął, komentarz napisał i zero. Ludzie, ja po to piszę to wszystko, mówię o tym głośno, żeby wymusić na ludziach jakąś tam zmianę mentalności. Żeby sami ludzie, oglądając takie rzeczy, żeby właśnie zaczęli zadawać niewygodne pytania politykom. Ale jak widzę, ludzie mają takie rzeczy w dupie. No to zrobimy inaczej. Powiem Wam coś, co Wam zmrozi krew w żyłach. Prawo geologiczno-górnicze. W tym prawie, a także modyfikacji tego prawa z 2023 roku, jest taki zapis, że jeżeli pod Waszą działką zostanie znalezione złoże strategiczne, to mogą bez podawania jakiegokolwiek przyczyny wysiedlić Was. Zresztą możecie sobie znaleźć, ja kopię tych oryginalnych dokumentów ze strony Sejmu. Mam na komputerze, w telefonie i moim pseudoznajomym w pracy pokazywałem te dokumenty. Ten zapis, który jest właśnie w tych dokumentach i który mówi o tym, że jeżeli na terenie waszej działki, znaczy pod nią, zostaną znalezione zasoby strategiczne, czyli do zasobów strategicznych należy zaliczać też wody gruntowe. No to jak to się mówi, w pewnych sytuacjach może być tak, że po prostu zostaniecie wysiedleni bez podania jakichkolwiek przyczyn. Zostaniecie jakieś tam marne pieniążki, a jak zaczniecie zadawać niewygodne pytania, to panowie się wami tak zajmą, że następnym razem będziecie się oglądali za siebie, idąc w nocy po parku. Niech ktoś powie, co ty pierdzielisz za głupoty. To jest prawdą. Co ma woda gruntowa z informatyką? Bardzo wiele. Bo dzięki na przykład wodzie gruntowej macie prąd dzięki elektrowniom wodnym. A skąd ta woda jest? Z wód gruntowych, a które są po spadnięciu deszczu, woda wsiąka w ziemię i transportowana jest pod ziemią do rzek, między innymi. A źródło to myślicie, rzeki to skąd się bierze? Z ziemi,
Są takie tempaki, które myślą, że znikąd. No. Co ma tutaj wojna Iranu z Izraelem? Chodzi właśnie o technologię. Dobra, inaczej. Chodzi o to, że ten, kto przejmie ropę, a także zasoby strategiczne, jakimi są zasoby ziem rzadkich surowców potrzebnych do produkcji technologii wojskowej, technologii użytkowej, technologii mikroprocesorowo-technicznej, będzie praktycznie rozdawał karty na świecie, a także ten, który przejmie władzę nad zasobami tamtego w górze, co się nazywa Księżyc, to będzie już praktycznie rządził całą planetą. Bo nikt mu nie podskoczy, ale znajdą się ludzie pracy, tacy jak Chińczycy, którzy już celują dalej niż Księżyc. Oni celują już w pas planetoid. Nakieruję was na pewien obiekt, który musicie obserwować, bo tam się będzie działo następnie. Kiedyś powiedziałem, nie obserwujcie Ukrainy, bo to teatrzyk. Na Bliskim Wschodzie się będzie działo i się spełniło w 100%. A teraz wam powiem, obserwujcie planetozymala o nazwie Psyche, bo tam będzie się działo. I to będzie nowy wyścig, no może nie zbrojeń, ale wyścig o zasoby rzadkich, cennych minerałów, metali, które są potrzebne do nowoczesnej technologii użytkowej i wojskowej. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza, elektryk, naczelny inżynier w tej miejscu.